Dzień dobry. Miałeś tak kiedyś, że będąc chorym, idziesz do lekarza, dostajesz receptę na leki, wykupujesz je i automatycznie przychodzi ci choroba. Ja tak mam. Zobaczymy, czy Mercedes ma podobnie. Zapraszam. O co chodzi z tymi lekami, z tą receptą? Chodzi o to, że zobaczymy, czy sam fakt tego, że chcę naprawić spryskiwacze, zadziała na samochód w taki sposób, że odpali i wyjedziemy z garażu. Sprawdźmy to. No to lecimy. No nie jest dobrze. Złapał. Jeszcze czujniki nie wyją. No auto stało 3 miesiące. Jedziemy. Jesteśmy na górze. Także udało się. Mimo, że początkowo myślałem, że się nie uda, ale jest gitara. Dobra. Teraz, jak widzicie, autem szarpie. Dlatego musimy chwilę poczekać, żeby się rozgrzało. Silnik rozgrzany. Już temperaturę osiągnął. Nie trzepie się tak. Możemy ruszać. No to zaczynamy. Próbę naprawy spryskiwaczy. Tutaj jest zbiornik od płynu i jak przyjrzałem się mu wcześniej, nie ma tutaj nigdzie żadnych uchwytów, które byłyby połamane albo których by zwyczajnie nie było. Dlatego mam inną hipotezę, dlaczego tego zbiornika nie ma. Otóż prawdopodobnie w 1999 roku poprzedni właściciel, w momencie kiedy wyrejestrował tymczasowo samochód i wstawił go do garażu, wyciągnął akumulator, żeby ten zwyczajnie się nie rozładował, mając nadzieję, że pewnie za jakiś czas znowu go tam zamontuje i będzie jeździł samochodem. Z tego co widzę, to ten zbiornik jest zamontowany mniej więcej w ten sposób, co potwierdza też rurka, która idzie od niego, że jest w taki sposób wyprofilowana, jakby to miało tutaj być. Więc sobie myślę, że w momencie, kiedy ten akumulator został wypięty, wtedy też poprzedni właściciel, żeby nie zgubić, wrzucił go, ten zbiornik, do bagażnika. Tak. Więc w tym momencie powiedziałbym, że jest zamontowany i idę po płyn do spryskiwaczy. Mam już płyn do spryskiwaczy, taki, kupiłem go sam. Samochód jest na żółtych, zabytkowych tablicach, dlatego tylko i wyłącznie oryginalny płyn do spryskiwaczy Mercedesa wchodzi w grę. Niestety, ale Mercedes nie sprzedaje płynu już rozrobionego, trzeba to zrobić samemu, więc postaram się jakąś taką w miarę rozsądną mieszankę tutaj zrobić. Wlewam, no, tak gdzieś połowę tego płynu i mam już przygotowaną wodę czystą, którą dopełnię. Mniej więcej stosunek 1 do 1, czyli do około minus 20 stopni. Aczkolwiek wątpię, żebym tym samochodem jeździł na
podczas zimy, ale niech będzie i tak. To też jest fajne w tym zbiorniczku, że właśnie w sytuacji, kiedy wrzucimy, wlejemy tutaj płyn letni, to w razie potrzeby łatwo demontujemy i zlewamy. To co, mamy zamontowane. Zobaczmy, czy to zadziała. Nie wiem, jak tutaj to działa, dlatego na początek przekręcimy stacyjkę i spróbujemy. Tak to nie działa. Tak też nie. No dobrze, spróbujmy odpalić zatem silnik. I niestety, coś tutaj jest innego jeszcze zepsute. To, co w tym momencie mnie zastanawia, to to, że nie słyszę, mimo silnika, pompy od spryskiwaczy. Tylko cóż, pierwsza naprawa niestety, ale nieudana. Jak się wyłącza to światło teraz? O, dobra. W poprzednim odcinku dużo mówiłem o tym, co wymieniłem w tym samochodzie, a zapomniałem o trzech bardzo ważnych rzeczach. Pierwsza to gwiazda. Jej niestety w ogóle nie było. Dlatego ją musiałem dokupić. Najpierw oczywiście dokupiłem złą do pierwszej serii. Dopiero później udało się kupić taką, jak trzeba. I zmienia ona zupełnie ten samochód. Dzięki niej jest taki, jak powinien być, majestatyczny. Kolejną rzeczą jest lampa, a konkretnie klosz tylnej lampy. Tak wyglądał ten, który był w samochodzie. To jest ten. Niestety nie było to takie łatwe, żeby w jakichś rozsądnych pieniądzach kupić taki klosz, dlatego ten też nie jest idealny, ale uznałem, że skoro samochód nie jest w najlepszej kondycji zewnętrznej, to wsadzanie nowej albo prawie nowej nie pasowałoby do niego. I tutaj chciałem Wam pokazać, jak szybko można zdemontować taki klosz, jak to jest proste. Od środka Wam nie pokażę, ponieważ jest tutaj taki nieład. Kiedyś posprzątam to bagażnik, też zobaczycie. Zamontowany klosz jest na dwóch takich śrubkach. Nakrętkach, przepraszam. I wystarczy odkręcić je, a następnie pociągnąć klosz i go zdemontować. Dzięki temu mamy perfekcyjny dostęp do wymiany żarówek, co jest świetne, a niespotykane już teraz. Teraz lampy są klejone i niestety ten dostęp jest znacznie trudniejszy. Jeszcze druga nakrętka i mamy zamocowane. Trzeci element to felgi. Zobaczcie, są ładne aluminiowe, 14-calowe felgi, zwane inaczej barokami. Wcześniej tutaj były zwykłe, stare, brzydkie, zardzewiałe felgi stalowe. Dlaczego zdecydowałem się na wymianę? Początkowo chciałem zrobić tak, że zamontuję tutaj zwykłe, na tych zwykłych felgach aluminiowych, takie oto klasyczne kołpaki metalowe. Kupiłem kilka i wydawało się, że to jest świetny pomysł. Wypolerowałem je mniej więcej, tak żeby to wyglądało. Po czym miałem problem z tymi uchwytami. Początkowo uznałem, że je sobie wyczyszczę. Zacząłem czyścić szczoteczką. Niestety nie dawało to żadnego efektu. Więc poczytałem na internecie i okazało się, że są takie środki chemiczne, które w bardzo prosty sposób takie rzeczy czyszczą. Wsadziłem te uchwyty do takiego środka na 48 godzin i niestety, ale one się tak zżarło je, tak powyginały. Ten i tak jest całkiem w dobrym stanie, ale niestety część w ogóle nie wytrzymała tego i
i uznałem, że no, trzeba będzie wymienić na nowe. Ponieważ montując na tych, których nie ruszałem, te kołpaki po kilku kilometrach już zaczynały odpadać. Do tego doszedł problem z nietrzymaniem ciśnienia powietrza w stalowych felgach. Znowu to się wiąże z ich renowacją, więc uznałem, że taniej i fajniej będzie wymienić na felgi aluminiowe. Wracamy z przejażdżki. Szkoda tylko, że nie udało się naprawić spryskiwaczy, ale ważne, że samochód jeździ, ważne, że sprawdziłem to, co podejrzewałem. No niestety, samochód pewnie trafi do mechanika, żeby to też naprawić. A cóż, ja mam nadzieję, że podobało Ci się i zasubskrybujesz mój kanał, może zakomentujesz coś. A może wiesz, co zrobić ze spryskiwaczami? Jeśli tak, napisz komentarz. Ja tymczasem dziękuję. Cześć.